Dzień dobry, dzień dobry! Moi drodzy, czwartek dzisiaj, 18 bodajże chyba jest czerwca, czyli jesteśmy już za połówką, jedziemy już do końca czerwca pomału. Mam nadzieję, że jest ciepło w ogóle. Tam, gdzie ja jestem, to prawdopodobnie chyba nie, tam chyba jeszcze nie jestem, ale tam gdzie dojadę, to będzie na pewno ciepło, ale to pewnie z logów się dowiecie. Natomiast mam nadzieję, że robi się coraz cieplej, że w czerwcu będzie tak jak trzeba, czyli będzie wakacyjnie, a w ogóle to zaczynamy kolejny odcinek, czyli jedziemy. Drodzy, moi mili, witajcie w czwartkowym odcinku, który będzie trochę w sumie kontynuacją odcinka wczorajszego. Jeżeli pamiętacie, kochani, wczoraj, jeżeli oglądaliście, a jeżeli nie, to zajrzyjcie, mówiłem wam wczoraj o zmyśle kinestetycznym, czyli takim zmyśle, gdzie czaimy co się w nas dzieje w ciele i mamy też to przekładać na duchowe życie, czyli czajenie, co się w nas dzieje. dzieje. Dzisiaj cytat, który trochę to rozwinie, popnie to trochę do, do przodu, a w ogóle jest bardzo ładny, w sensie podoba mi się jego taka zadziorność. Posłuchajcie, pani się nazywa Gloria Steinem, chyba tak się wiem czyta, to jest w ogóle jakaś feministka, aktywistka yy, amerykańska. Yy, nie znam w ogóle kobiety, nie wiem czy jest mądra, czy jest niemądra. Yy, ale zdanie ma bardzo ładne. Prawda cię wyzwoli, ale najpierw cię wkurzy. Pani, bardzo ładne to jest. My bardzo często boimy się takiego spotkania sami z sobą, czyli to, o czym wam mówiłem wczoraj, tak? Czasem człowiek się boi przyglądać się sobie regularnie, bo wie, że to, co zobaczy, to jest niefajne, bo prawda, którą odkryjesz, bardzo często cię wkurzy. Pani, prawda o nas, prawda o naszych związkach, prawda o naszej miłości, prawda o, o tym, w jakim jesteśmy stanie, prawda o ludziach wokół nas, bardzo często jest niesympatyczna. Bardzo często, niesympatyczna to jest oczywiście złe słowo, jest po prostu tragiczna. Jest taka, że jak ją widzisz, to po prostu masz ochotę krzyczeć, wierzgać nogami i zwijać się z tego życia. Ale uwaga, ta prawda cię wyzwoli. I Pani, nie wolno się bać tego, że coś nam się nie spodoba, że coś nas wkurzy, że coś nam popsuje szyki. Kochani, ja miałem takie okresy w życiu. Pewnie je miałem ciągle i pewnie będę miał jeszcze ciągle. No, taka głupia ludzka słabość. Tak naprawdę przez długie czasy unikałem jakiegokolwiek przyglądania się sobie. Oczywiście podskórnie wszystko to wiedziałem, to jest jasne, ale jakby tak, w takiej świadomości próbowałem unikać jakby spotkania z prawdą osoby, bo wiedziałem, że jak ją zobaczę, to się załamie. Bo wiedziałem, że jak się temu przyjrzę, to będę się musiał zmienić. To będę musiał coś z tym zrobić, bo tak się nie da po prostu, bo nie mogę być taki, jaki jestem. I, i można, kochani, latami wręcz, jakby unikać spotkania samemu ze sobą, bo się boimy tego, co Zobaczymy. Tak, prawda, którą zobaczysz, cię wkurzy. Prawda, którą zobaczysz, prawdopodobnie cię zasmuci. Prawda, którą zobaczysz, możliwe, że cię w ogóle po prostu doprowadzi do rozpaczy. Ale jeżeli się naprawdę z nią zmierzysz, a najlepiej nie sam, tylko z Panem Bogiem, to ona cię naprawdę wyzwoli. Koń tylko zobaczenie tego, że jesteśmy w niezbyt fajnym stanie i że pozwalamy na to, żeby ten stan trwał i że w ogóle czasami jesteśmy jedynymi i głównymi sprawcami i prowoderami tego stanu, może sprawić, że się zmienimy. Nie wolno się, kochani, bać prawdy. Oczywiście, że trzeba do, do niej dołożyć miłość, to jest jasne. Szatan zawsze nam wali prawdę między oczy, czasem, oczywiście, kłamstwo też, ale wali nam prawdę tylko że bez miłości, dlatego nie jesteśmy w stanie tego przyjąć. Ale prawda podana z miłością, nawet jeżeli wkurzająca, nie zmienia. Ona naprawdę ma moc wyzwolić człowieka z tych różnych beznadziej, w których jest. Bardzo Was zapraszam. Nie bójcie się. Trudnej prawdy o sobie. Też nie bójcie się słuchać trudnej prawdy od innych. Ja wiem, jakie to jest trudne, szczególnie kiedy je się słucha od ludzi, o których wiesz, że cię nie kochają, od ludzi, którzy chcą Ci zrobić tylko krzywdę, ale ja przykład, jak czytam niektóre hejty, oczywiście wyrzucam je do kosza, ale wiem, że mimo, że one są bez miłości, mimo że one są w ogóle absolutnie nietrafione często, to jednak na coś mnie naprowadzają. To jednak coś mi pokazują, i ja się tego boję, ja się tego wstydzę, ja się przeciwko temu krzywię, bo ja nie chcę, żeby tak było. Ale no właśnie, prawda, nawet jeżeli cię wkurzy, to cię wyzwoli. Nie bójcie się poznawania siebie. Moi drodzy moi mili Dziękuję Wam za kolejne spotkanie, tym razem czwartkowe. I zapraszam oczywiście na jeszcze dwa w tym tygodniu, bo będzie piątek i będzie sobota, więc pewnie będą wstawaki, bo dlaczego miałoby nie być. Bardzo Was zapraszam, żebyście dzisiaj mieli dobry dzień. Powiecie, ale jak to mnie zapraszasz, to będę miał, bo nie będę miał. Nieprawda? Od Ciebie zależy, czy będziesz miał dzisiaj dobry dzień, czy nie, naprawdę. Bo jak mówiliśmy sobie w poniedziałek, wybór jest zawsze nasz. Miejcie dzisiaj najlepszy dzień na świecie. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławie i do zobaczenia już jutro. Z Bogiem, pa pa!